Przejdźmy do drugiego etapu, bo teraz rozmawialiśmy o tym, co jest. Natomiast ja bym chciał teraz porozmawiać, jaka jest możliwość rozwoju sytuacji, jeśli będziemy realizować to, co jest realizowane w tej chwili. Czyli mówiąc krótko, jeśli ten kryzys jest, to jak się będzie rozwijał, a jeśli nie ma go, czy on rzeczywiście nastąpi. Niektórzy fachowcy, na przykład pan Stanisław Michalkiewicz, uważa, że kryzys finansowy dopiero będzie przyczyną kryzysu gospodarczego, ponieważ kryzys finansowy spowoduje, że coraz więcej pieniędzy z budżetu trzeba będzie przeznaczać, coraz większą część budżetu trzeba będzie przeznaczać na spłatę zadłużenia, głównie zagranicznego. W tej chwili już to jest około 40 miliardów złotych, to są te odsetki, to jest tylko obsługa, czyli spłata odsetek i to rośnie w sposób gwałtowny, ponieważ jakby nie zmniejsza się baza, czyli ta kwota, którą jesteśmy winni tym, od których żeśmy pożyczyli, natomiast cały czas ona się wręcz zwiększa i automatycznie też zwiększają się kwoty, które trzeba będzie płacić na odsetki, a mało tego, w momencie, kiedy kraj traci coraz większą wiarygodność, automatycznie procent, który trzeba będzie spłacać jako z odsetki od tego zadłużenia, będzie powodował, że ta kwota zacznie gwałtownie rosnąć i tak naprawdę państwo nie będzie miało innej możliwości, jak podnieść podatki i to będzie przyczyną prawdziwego kryzysu, ponieważ automatycznie stracimy miejsca pracy, ludzie przestaną pracować, ponieważ niektórym się nie będzie opłacało pewnych rzeczy wykonywać i to będzie taki ten prawdziwy kryzys gospodarczy, który właśnie zostanie spowodowany pośrednio przez nasze państwo. I teraz jest właśnie pytanie, czy to jest ten scenariusz możliwy i ewentualnie bardzo bym prosił, żebyśmy się ustosunkowali, jakie scenariusze tego kryzysu, który jest, bądź go jeszcze nie ma, a za chwilę będzie, jest to możliwe. Bardzo proszę i może w tej samej kolejności panią Beatę Szydło na początek. To, o czym pan mówił przed chwilą, czyli to zadłużanie się i ogromne kwoty, które my ponosimy z tytułu spłat, już się dzieje. W tegorocznym budżecie największy procentowo wzrost wydatków jest na obsługę zadłużenia zagranicznego, czyli to, co my musimy spłacać właśnie za te różnego rodzaju kredyty, linie kredytowe, etc., które też bardzo ukochał minister Rostowski. I moim zdaniem to już jest w tej chwili taka spirala, z której nie ma wyjścia, jeżeli będzie dalej utrzymywany taki sposób myślenia o finansach publicznych, o budżecie. No i można powiedzieć krótko, no jeżeli ta ekipa dalej tak będzie rządzić, więc jedynym i można by zamknąć, spuentować, powiedzieć tak, możemy wyjść z kryzysu i na to jest jedna recepta, po prostu Tusk musi odejść. Natomiast proszę zauważyć, co się dzieje, bo oczywiście można udawać i to robi minister Rostowski i to robi Donald Tusk z różnych powodów i można latać nad helikopterem, nad autostradami, których nie ma i nagle dzieje się cud i okazuje się, że może te 2 kilometry autostrady jednak po takim przelocie powstaną. Tylko w tym momencie należy się zastanowić, jakim to wszystko dzieje się kosztem. Jeżeli pieniądze publiczne w tej chwili są marnowane w ten sposób, że dla celów propagandowych buduje się autostrady, które nie są autostradami, buduje się je byle jak i prawdopodobnie po euro 2012, jeżeli wcześniej nie dojdzie tam do katastrofy budowlanej i nie trzeba będzie zamknąć tych autostrad ze względu na to, że one mimo wszystko nie wytrzymają, my będziemy jako kraj musieli wyłożyć kolejne pieniądze na naprawę tej fuszerki. I te pieniądze będą już wyłożone bezpośrednio z budżetu, bo Unia Europejska na pewno tych pieniędzy, nie da nam już pieniędzy na naprawę tego, a być może, jeżeli jeszcze komisarze brukselscy, którzy też poszukują pieniędzy, jak państwo wiecie doskonale, po to, żeby na przykład płacić, udawać, że ratujemy Grecję i udawać Greka, bo wszyscy w tej chwili w Europie udają Greka i mówią, że z tego się da wyjść, nie da się z tego wyjść, nie da się z tego wyjść w ten sposób, jak nam się to proponuje. Ale żeby szukać pieniędzy dla ratowania banków niemieckich, no to Polacy również będą musieli solidarnie na to wszystko się składać. Więc jeżeli komisarze brukselscy stwierdzą, że te pieniądze, które były przeznaczone na budowę na przykład autostrad,
były wydane niezgodnie z ich przeznaczeniem, czy te inwestycje są nie zrobione tak, jak oni by sobie życzyli, to będziemy musieli jeszcze jako kraj pieniądze zwracać. Więc nie wiadomo, ile ta zabawa w piłkę kopaną w Polsce będzie nas kosztowała. Wszyscy życzymy polskiej drużynie jak najlepiej. Tylko nikt z rządu nie mówi, ile nas to będzie kosztowało. Przypomnijcie sobie państwo, jakie były zapewnienia ekipy Tuska. Euro 2012 ma być przede wszystkim skokiem cywilizacyjnym dla Polski. No to jak my tak będziemy skakać, to być może, że ten Bangladesz, o którym mówił przed chwilą pan Janusz, prześcignie nas jeszcze o całe lata świetlne. Ten rząd nie liczy się z groszem publicznym. Nie liczy się z finansami publicznymi. Finanse publiczne zostały potraktowane jako pewna machina propagandowa. I ja państwu powiem w ten sposób. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało rządy po SLD, to w kraju było bezrobocie ponad 17%. W ciągu tych 2 lat rządów, kiedy pan premier Kaczyński i pani premier Zyta Gilowska przeprowadzili reformy, rozpoczął się ten proces zmian, za naszych rządów powstało 1 300 000 miejsc pracy. Wzrost gospodarczy w 2007 roku ta ekipa przejęła na poziomie ponad 6%. I kiedy w 2007 roku Platforma przejmowała władzę, kryzysu, który potem stał się pewnym elementem gry propagandowej również tej ekipy, jeszcze widać nie było. Natomiast bardzo łatwo i bardzo dobrze wydawało się pieniądze publiczne. Pamiętacie państwo zapewnienia o tanim państwie, o tym, że będzie oszczędność na administracji. Ogromne pieniądze wpompowano między innymi w tworzenie kolejnych instytucji, kolejnych etatów i to niestety dla kolegów partyjnych. Mogę państwu jako przykład podać województwo małopolskie. W sejmiku tam w tej chwili panowie z Platformy między sobą się pokłócili, bo jednego członka Platformy chcieli stamtąd odwołać, żeby mógł na jego miejsce wyjść człowiek, który do Sejmu nie wszedł. No, Platforma zajęła się przede wszystkim tworzeniem miejsc pracy dla swoich kolegów. Zaczęła realizować ponad stan inwestycje, różnego rodzaju zamierzenia, głównie ze względów propagandowych. No i w pewnym momencie pieniędzy w kasie państwowej zaczęło dramatycznie brakować. I co zrobili? Wymyślili prosty sposób. No jak nie ma pieniędzy na realizację tych różnych fantastycznych zabaw, to podniesiemy podatki. I podnieśli podatki. Podatek VAT. Pamiętacie państwo, jak Tusk mówił, kiedy myśmy rządzili, że będzie benzyna po 5 zł, jak straszył nami? No to dzisiaj jest po 6 zł. I dzisiaj słyszymy bardzo mądre wypowiedzi panów z rządu, że to jest efekt kryzysu finansowego na świecie i że po prostu powinniśmy się cieszyć, chyba że to jest 6, a nie 7 zł na przykład. Tylko że państwa pensje i państwa emerytury są dokładnie takie same jak wtedy, kiedy benzyna była po 5 zł. I to jest problem, że tłamszenie na siłę i próba właśnie zachowania tych pozorów Zielonej Wyspy, pokazywania, że propagandowo, że my jesteśmy prymusem Europy, po to, żeby sobie postać w przedpokoju brukselskim, czy tam poczekać, aż łaskawie ktoś się uśmiechnie do jednego czy drugiego ministra, a potem okazuje się, że i tak poza plecami naszymi pewne decyzje zapadają, żeby zachować te pozory, stosowano taką metodę. Podniesiono podatek VAT, podniesiono składkę rentową dla przedsiębiorców. Jak państwo spojrzycie na dzisiejsze dane, chociażby dotyczące, tegoroczne dane dotyczące bezrobocia, to bardzo na wykresach wyraźnie widać, że od momentu, jak została podniesiona i składka rentowa, zaczyna się pojawiać problem w zatrudnieniu.
Jest problem demograficzny, to o czym mówił również pan Janusz Szewczak, i to nie jest prawda, że polskie dzieci się nie rodzą, tylko polskie dzieci rodzą się na przykład na wyspach. Ja wczoraj widziałam taki program w jednej z tych tub propagandowych rządowych TVN-u, kiedy zachwycony redaktor mówił, jak to polskie dzieci idą do szkół angielskich i przedszkoli i podnoszą poziom nauczania i wszyscy są na wyspach zadowoleni, że polskie dzieci przychodzą z tak wysokim poziomem nauczania. A my zamykamy polskie szkoły. 2,5 tysiąca polskich szkół w tym roku zostało zamkniętych. I to jest ten największy problem i to jest ten największy kryzys. Kryzys państwa, które niestety pod rządami Tuska i jego ekipy zaczyna popadać w coraz większy marazm. Dziękuję bardzo. Pan Ireneusz Jabłoński, bardzo proszę. Ja będę chciał się skoncentrować mniej może na elementach politycznych, a bardziej systemowych. Tak, no bo jedna refleksja jest taka, że od samej zmiany rządu czy w samorządzie burmistrza sytuacja się nie poprawia. Kluczowe jest to, co ten, który dostanie mandat społeczny, będzie chciał zrobić, a nie kim będzie. Tak? W związku z tym bardzo ciekawe byłoby to, jakie są pomysły na przezwyciężenie zmian strukturalnych czy systemowych, które bez wątpienia dzisiaj są źródłem dewastacji funkcji państwa i za chwilę, tak jak powiedziałem w pierwszej części wypowiedzi, być może również, albo wielce prawdopodobne, że również systemu ekonomicznego, czy gospodarczego szerzej. Bo proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia często z sprzecznymi deklaracjami i oczekiwaniami, sprzecznymi wewnętrznie. Ponieważ jesteśmy zgodni, czy prawie zgodni, że jedną z kluczowych przyczyn możliwego kryzysu gospodarczego w Polsce, czyli obniżenia stopy życia polskich rodzin i Polaków, będzie złe zarządzanie finansami publicznymi, wynikające z tego deficyt i dług rosnący, ale dług rośnie od roku 91. Teraz jest, prawda, większa dynamika, ale rósł zawsze, prawda, tylko z różną dynamiką. I w związku z tym tego była taka refleksja, że nie wolno więcej wydawać, niż się zbiera, prawda, zbiera w podatkach, bo warto przypomnieć, że rząd ma tylko te pieniądze, które nam odbierze, ani jednej złotówki więcej. Jeżeli pożyczy, to odbierze nam w przyszłości, tak, od naszych dzieci, w dodatku z odsetkami. I to jest absolutnie kluczowy element dla zrozumienia zarządzania finansami publicznymi. Nie ma tutaj żadnej różnicy co do metodologii i skutków niewłaściwej metodologii, jak zarządzanie budżetem domowym. Nie wydajemy na fanaberię, jeżeli nas nie stać, a jak pożyczymy na coś, to musimy oddać. Jak pożyczyliśmy za dużo, to bankrutujemy albo przechodzi komornik i nam zabiera. I podobnie jest z państwami. Na wyższym poziomie, w dłuższym okresie, ale efekt jest ten sam, co dzisiaj możemy obserwować na dramacie Greków i Grecji, którzy zresztą sami sobie zafundowali. Zatem oczekując zmiany sposobu funkcjonowania państwa, nie można jednocześnie oczekiwać tego, że państwo będzie, państwo czyli rząd, a rząd w oparciu o te pieniądze, które nam odbierze, wydawało więcej niż dzisiaj wydaje, bo jeżeli nawet te więcej wydawanie będzie ze szlachetną intencją, to efekt będzie ten sam, bez względu na intencje, tak? Będzie bankructwo państwa, za które zawsze płacą obywatele, a nie rządzący. Naszym doświadczeniem, i to wcale nie tak odległym, jest zbankrutowanie państwa, które się nazywało PRL. Tak? Przecież PRL nie upadł dlatego, że się ktoś tam z kimś porozumiał, prawda? Tylko dlatego, że finansowo nie był w stanie utrzymać własnego aparatu władzy. Zbankrutował. Takie jest jak gdyby podstawa zmiany ustrojowej. PRL zbankrutował. I my ogromnym trudem naszego społeczeństwa potrafiliśmy przełamać tamten kryzys. Mamy kapitalne doświadczenia, jak przeciwdziałać albo jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej, bo w pierwszej połowie lat 90., kiedy nie mieliśmy nic, prawda, jak pamiętamy, poza długami odziedziczonymi po PRL-u, potrafiliśmy w ciągu kilku lat stworzyć 6 milionów miejsc pracy, zwiększyć bogactwo narodowe prawie dwukrotnie w ciągu tych ostatnich prawie 20 lat, zbudować mieszkania, domy, kupić samochody, telefony i tak dalej, prawda? Czyli standard życia w porównaniu z PRL-em wzrósł niebywale. W części oczywiście jest to na kredyt, co jest niebezpieczne, zarówno w skali gospodarstwa domowego, jak i państwa.
Zatem trzeba zmian systemowych, a nie tylko politycznych, tak? Zmiany polityczne być może są kluczowe dla możliwości wprowadzenia zmian systemowych, ale bez zmian systemowych samo się nie naprawi. Tylko dlatego, że będzie lepsza czy bardziej przyjazna retoryka odwołująca się do wartości narodowych czy naszej spuścizny, której ja jestem zresztą gorącym zwolennikiem. Trzeba lepiej rządzić i mniej wydawać na funkcję państwa. Pan Janusz był uprzejmy w pierwszej swojej części wypowiedzi zauważyć, że czy zobrazować kryzys, czy słowo, pojęcie kryzysu, jako przywołując przykłady PKP i usług medycznych. Przecież to jest emanacja państwa, to są państwowe koleje, tak? I służbę medyczną mamy państwową. Na usługi medyczne, na służbę wydajemy o 40% więcej niż wydawaliśmy jeszcze kilka lat temu. I jakość usług jaką mamy? Poprawiła się? Być może nawet pogorszyła. Ale tutaj też mamy doświadczenie własne, z którego powinniśmy skorzystać. Otóż usługi stomatologiczne zostały pozostawione same sobie i mamy jeden z najlepszych serwisów stomatologicznych w Europie. Do nas przyjeżdżają leczyć swoje zęby Irlandczycy, Niemcy, prawda? To jest sprawa rodziców, czy chcą mieć plazmę na ścianie, czy zaprowadzić dziecko do stomatologa na zbadanie. Proszę Państwa, nie możemy, mając taką sytuację, będąc społeczeństwem na dorobku, oczekiwać tego, że będziemy mieli zafundowany standard życia przez państwo, taki jak Niemcy czy Szwedzi. Jak będziemy tak bogaci jak Niemcy i Szwedzi, a oni pracowali na swoje bogactwo przez ostatnie kilkadziesiąt lat, oszczędzając i z szacunkiem wydając pieniądze zarobione przez gospodarstwo domowe i przez państwo, to być może też będziemy mogli sobie pozwolić na ten serwis. Co chcę pokazać? Że mamy dobre i złe przykłady w tym samym obszarze. Na przykład bardzo dobry system czy serwis aptekarski. Tak? Nigdzie w Europie nie kupi się w aptece 24 godziny leków, nigdzie nie przywiozą na zamówienie. I fatalny system refundacji. Tak? Fatalny system refundacji, który powoduje, że wiele leków jest drogich i niedostępnych. Ale system refundacji wynika z decyzji administracyjnych rządu. Natomiast apteki funkcjonują w oparciu o zaangażowanie pracy i przedsiębiorczość właścicieli. I to jest kolejny przykład na to, jak funkcjonuje obszar zdominowany przez państwo aparat biurokratyczny i jak obok obszar funkcjonujący w sferze prywatnej, która jest właściwą domeną dla aktywności najaktywniejszych z nas. Zatem chcąc uniknąć, czy chcąc naprawić państwo, trzeba pamiętać o tych prostych spostrzeżeniach, doświadczeniach i relacjach, ponieważ sam fakt wydawania z lepszą intencją pieniędzy, na które nas nie stać, doprowadzi nie tylko, że nie poprawi sytuacji, ale bez wątpienia, być może w lepszym nastroju, ale doprowadzi nas również do kryzysu. Dlatego namawiam do tego, żeby sięgnąć do naszych własnych doświadczeń z lat 90. i z refleksją taką, że pozostawienie możliwości aktywności gospodarczej, a w zasadzie przywrócenie aktywności gospodarczej obywateli na miarę tej, jaką się cieszyli na początku lat 90. jest najlepszym antidotum na uniknięcie kryzysu gospodarczego i jedyną drogą do tego, aby ci, którzy są aktywni i nie boją się ryzyka, mogli stworzyć miejsca pracy dla naszych dzieci. Nie zrobią tego ani urzędnicy, ani związki zawodowe, ani fundusze unijne. To mogą zrobić tylko polscy przedsiębiorcy. Dziękuję pięknie. Pan Janusz Szewczak, bardzo proszę. Proszę Państwa, taka trochę niewdzięczna rola, bo ja nie jestem tutaj w przeciwieństwie do kolegi takim zwolennikiem tych skrajnie liberalnych rozwiązań, czy w ogóle liberalnych. Dlatego, że mnie się wydaje, że to by było za piękne, żeby było prawdziwe, że jak będziemy sprywatyzujemy na przykład wszystko, prawda, sprzedamy, a najlepiej w obce ręce, bo ci obcy to są mądrzejsi podobno od nas, prawda, bardziej zaradni, to wszystko pójdzie, że tak powiem, właściwym torem, nie będzie tych kryzysów. No sprawdziliśmy. No przecież wiadomo, że na tej sali to nie ma tam jakichś wielkich zwolenników Gierka, ale powiedzmy sobie, a co by ci chłopcy z Platformy sprzedawali, jakby ten Gierek nie zbudował trochę tych fabryk? Prawda? No przecież przez te 20 lat, owszem, poprawiła się konsumpcja, żyjemy inaczej, ubieramy się inaczej, wyjeżdżamy, prawda, i tak dalej. No ale ile tych nowych fabryk takich tu nam zbudowaliśmy my, Polacy, nie Japończycy, którzy tu robią montownie, czy Niemcy, którzy tu robią podzespoły dla swojej fabryki. Praktycznie myśmy właściwie
przeżyli te 20 lat, słuchajcie, na kredyt w dużej mierze. Polacy są wbrew pozorom poważnie zadłużeni. To nie są żarty już, proszę państwa. I to, co opowiada ten nasz Pinokio ze Świętokrzyskiej, minister Rostowski, no że no przecież my mamy taki niski dług, 55% relacja poniżej do PKB i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, no i co z tego? Ale my jesteśmy biednym społeczeństwem, biednym, bez majątku, bez banków, bez firm ubezpieczeniowych, bez sieci handlowych. Japończycy mają 200% relacje zadłużenia do PKB i co? Gorzej im się tam żyje tak strasznie? Ich było stać. Zamknąć z dnia na dzień 50 elektrowni atomowych. I wytrzymują, wytrzymują. Nie, 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 nie mają 4 elektrowni Japończycy, absolutnie. W każdym bądź razie, jakby nie patrzeć na to wszystko, to ja mogę powiedzieć tak, no sytuacja jest w moim ocenie dramatyczna. Na to wszystko, co mamy tu u siebie, nakłada się kryzys światowy, kryzys europejski, kryzys bankowy, bo przecież, proszę państwa, my nie mamy własnego sektora bankowego. Słyszycie państwo o jakichś polskich bankach. Jakie są te polskie banki? To są banki zagraniczne w Polsce. My nie mamy wielkich sieci handlowych, które są własnością kapitału zagranicznego, na których się świetnie zarabia. Jeśli te obroty tych największych sieci handlowych szacuje się, że są między chyba 120 a 170 miliardów złotych rocznie, a oni płacą jakieś tam kilkaset milionów podatków, jeśli... Proszę państwa, cały sektor bankowy, banków zagranicznych komercyjnych w Polsce w ciągu roku płaci podatków i opłat około 4-4,5 miliarda złotych. To jest tyle, co jedno KGHM, Polska Miedź, jedno przedsiębiorstwo, które tylko w 1/3 jest własnością Polaków. To popatrzmy, prawda? Popatrzmy na tą skalę tego wszystkiego. Więc mnie się wydaje, że ten problem zadłużenia, on wyjdzie za chwilę. Już w tej chwili ta skala tych kredytów zagrożonych, kredytów trudnościągalnych, zagrożonych, niespłacalnych, to jest około 36 miliardów złotych, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe. W przypadku firm to jest 27 miliardów na obecną chwilę. Tych kredytów w tych bankach jest aż o 110 miliardów więcej niż depozytów. I teraz może przyjść moment za chwilę, że te banki, matki, właściciele zagraniczni powiedzą tak, u nas jest kryzys, my musimy ratować swoje banki. W związku z tym, co zrobimy? Ano ściągnijmy te kapitały z tej Polski, prawda? Tam nam dobrze idzie, fajnie, rzeczywiście. Łoimy skórę, prawda, strzyżemy równo. Mamy najdroższe praktycznie te usługi bankowe chyba w Europie. Pan minister się bardzo stara teraz podobno obniżyć razem z prezesem Belką opłaty od kart kredytowych, bo one są w tej chwili w Polsce najwyższymi praktycznie w Europie. 1,6% od transakcji kartą, kiedy średnia w Europie wynosi 0,7%. W takiej Finlandii te opłaty od kart kredytowych są 8-krotnie niższe, proszę państwa. No więc może przyjść taki moment, że my się z dnia na dzień dowiemy, że jednak wydrenowano nam te kapitały z tych banków, a te banki tu działające, niemieckie, włoskie, francuskie, amerykańskie i tak dalej, bo mieliśmy tu nawet irlandzki, przecież swego czasu bank teraz się zamienił irlandzki na hiszpański, tak jakby to nam szczególną różnicę zrobiła, jakbyśmy mogli odetchnąć z tego powodu. Te banki będą w potrzebie. Sytuacja europejska sektora bankowego jest niesłychanie poważna. I te wycofywanie depozytów gdzieś tam w Grecji przez Greków, no jest racjonalne no działanie. No ludzie się boją swoje resztki pieniędzy, więc zabierają. Ale przecież ten sam proces może dotknąć za chwilę Hiszpanów czy Portugalczyków. W Irlandii sprawa jest niezamknięta. Ja myślę, że my trochę tak żyjemy w takim kraju, który jest w dużej mierze już taką trochę wydmuszką, że wydaje mi się, że mamy państwo, że mamy polityków, że mamy władzę, że mamy rząd. No tylko ja pamiętam, jak się środowiska biznesowe cieszyły, jak Platforma dochodziła do władzy, jak oni byli szczęśliwi, że nareszcie przyjdą fachowcy do władzy, prawda? Będą tak tą gospodarką zarządzać super, że pojedziemy błyskawicznie windą do nieba, będzie świetnie. No i co się okazało? Przecież ci ludzie są kompletnie nieodpowiedzialni za to, co mówią. Ja już nie mówię, co robią, ale co mówią nawet.
Przecież minister infrastruktury publicznie występuje w mediach i mówi, nie, nie, ta firma, co tam buduje, te DSS z Wrocławia, co buduje tę autostradę, nie upadnie, nie ma mowy. Jest w pełni kontrolowana i bezpieczna. No i co? Dzisiaj ta firma wzywa, żeby się pomodlić, no może to pomoże coś tam, prawda, i tak dalej. Minister finansów mówi jednego dnia, mówi, że my nie możemy się zgodzić, prawda, na... Aha, może jeszcze. Pan minister finansów Rostowski w zeszłym roku w lipcu ogłosił we wszystkich możliwych mediach, że właśnie po tym obecnym szczycie lipcowym, zeszłorocznym szczycie Unii, Grecja została uratowana. Unia się tak zorganizowała, pomogła i w związku z tym jest super, prawda? Za chwilę słyszymy, co mówi nam prezes Belka, co Grekom potrzeba 6 miliardów euro funduszowi walutowemu na ratowanie. Proszę bardzo, stać nas na to, bierzcie chłopaki. 6 miliardów euro, przecież to drobna kasa, prawda? Co dzisiaj słyszymy, Pawlak co mówi? A na Afganistan tam 20 milionów dolarów trzeba będzie się składać corocznie. Stać nas na to, my jesteśmy bogaty naród. Proszę Państwa, nie ma odpowiedzialności, mówię w tym nawet za słowa. Nie ma odpowiedzialności żadnej za czyny. Zobaczcie Państwo, 20 lat transformacji. Powstały wielkie fortuny, były wielkie przekręty, było tysiące afer. Czy ktoś za coś odpowiada w naszym kraju? Za nic po prostu. To państwo w mojej ocenie naprawdę nagradza największych oszustów, największych kłamców, złodziei. I tylko nam się obiecuje, że jak będziemy grzeczni, to nam się zrobi dobrze i popracujemy sobie do 67 lat i dopiero wtedy będziemy szczęśliwi.